Siemanko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszamy do Creativersa. No nie zdążyłem zrobić jednego filmiku o jednej aktualizacji, a tu już mi wychodzi druga aktualizacja. Więc pojawi się najprawdopodobniej jeden za drugim. O, mamy ładnie filmik. Więc przyspieszyłem troszkę wystawianie, więc będzie pierwszy, będzie szybciej, ten będzie zaraz za nim. Co nam tu weszło? A mianowicie weszło nam... Czekajcie, bo ja już tu coś pootwierałem i teraz nie wiem, co to weszło. Chyba ta rękawiczka wyszła, tak? Nie mylę, to chyba ta wyszła. To tu weszła... Aha, weszła taka czopeczka. Takie coś. I taki kapelusik. Takie nowe te z ubrania. Tutaj weszły... Też coś weszło. Nie. Nie, tutaj chyba nic nie weszło. Dobra. Tutaj... O, tutaj takie ubranko weszło. Tutaj takie ubranko. I chyba to też chyba. Jeśli nie mylę, to też chyba. Tutaj spodnie, czyli takie. Tutaj, o! Taki lizaczek, ładny. I łopata, taka łopata ładna. Taką łopatą będzie mógł nasz bohater teraz chodzić. Gdzie? Ładna łopata, ładna łopata. A, to znikło. I tutaj taka pszczółka. I to będzie latareczka. Taka pszczółka nam tutaj będzie fruwać. Podobnie jak ten. Tylko, że tutaj mamy pszczółeczkę. Damy sobie, nie wiem co sobie damy. Duszkaśmy mieli, dobra, damy sobie to. Dobra, z tej strony mamy wszystko. Wejdziemy w sklepik. I tak, jak na razie mamy za free. Doniczki różne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć doniczek mamy. To bierzemy. Jeżeli za free dają, to bierzemy. Wiecie, trzeba brać. Póki dają, później będzie płatne, to będziemy żałować. I tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Nie, dziewięć nie. To są stare. Raz, dwa, trzy, cztery, to chyba pięć. Chyba pięć rodzajów nowych nasionek do sadzenia. Nowe roślinki do hodowania. Elegancko. Aha, tutaj nie pokazałem. Jeszcze są takie skrzydełka. Jeszcze są takie ogniste skrzydełka. To jest ten zestaw za 150, za 180. Gdzie tutaj czapeczka i ta bluza? Mamy 305 monet. Może coś byśmy wykupili. Po 150 byśmy dali radę dwa wykupić. Ale no tak akurat to raczej mi te skrzydełka albo tę pszczółkę bym się wstawiał. Chyba, że... Bo recepturek nie mamy żadnych nowych. Tu dwa razy wykupię te, bym wykupił. No dobra, może na razie nie będziemy nic wykupywać. Bo nie mamy tutaj, może jakieś coś wejdzie, to się wykupi. Dobra, o dobra, wczytała nam się, tutaj się nam to menu się wczytało w końcu. Dobra, idziemy w nasz świat. I wam pokażę wszystkie te recepturki, wszystko jak to wygląda. Żebyście to widzieli, doszło, no, duża aktualizacja, dużo fajnych rzeczy doszło. Nawet większość jeszcze nie wiem jak działa, po prostu wczoraj to wyszło, więc włączyłem tylko tak, żeby zerknąć co tam jest. Nie wszystko jeszcze opatentowałem, jak powychodziło. Jak w ogóle działa, no tam jeszcze z poprzedniej aktualizacji jest dużo rzeczy, których w ogóle nie wiem jak działają, trzeba będzie posprawdzać.
takie jakieś recepturki, jakieś takie te. Dobra, tutaj posadziłem, coś przyszykowałem, ale to jest. Jesteśmy na. Tak zrobimy. Na śnieżnym, więc tutaj to chyba nie zadziała. Nie chcę tutaj nam to rosnąć. Po prostu w zimowym biomie to nie będzie rosło. Czekajcie, zobaczymy. Tak. Crafting. I poszukamy, co nam tu podchodziło właśnie. O, tutaj są te doniczki. Więc sobie przejrzymy. Coś takiego, coś takiego, coś takiego, taka i taka. No to tutaj mamy te doniczki postawione. Działają tak jak zwykła doniczka, że coś wkładamy i coś tam. I coś tam po prostu rośnie. Czekajcie, mam jakiegoś kwiatka. Zaraz znajdziemy jakiś. Mamy jakieś kwiatki albo coś. Jak się tam nazywają kwiatki? Możemy takiego, nie wiem, możemy takiego. Takie malutkie. Takie. Takie. A w tej wygląda to. Zamienimy to na ten kwiatek, żebyście widzieli, jak ten kwiatek wygląda. Tutaj możemy dać, nie wiem, tego. A. I w takich doniczkach są. Oj, sarka. Kwiatki, ale powiem wam, te doniczki są bardziej przystosowane nie do tych standardowych kwiatków, które są, tylko do nowych rzeczy. Czekajcie, wywalimy wszystko z tego. Tylko jeszcze nie wiem, gdzie ich tu w ogóle znaleźć. Nie mam pojęcia, gdzie by to tu mogło być. W którym... A tu są chyba same bloki, więc tutaj raczej... Raczej nie będzie. Aha, tu mamy nowe ten. Nowe ten. Już sobie tutaj... przerzucę. Ale nie umie znaleźć. O, naturalne. Może tutaj to będzie. Tu jest jeden. Jest kaktus. Jest drugi kwiatek jakiś. Jest coś takiego. Jest coś takiego. I jest bambus. Jest bambus. Jest bambus. No i tak samo są nasionka tego, nie? Nasionka, wiecie, w polu wysiewacie normalnie. Tutaj mamy chyba te 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, to będzie chyba te 5 roślinek, których właśnie są nowe. Zaraz je wam pokażę, jak one wyglądają. Tu damy na przykład, nie, kaktusa małego. Patrzcie. Tu jest, nie, czekajcie. Tu jest ta największa. Damy tutaj bambusa na przykład, bo bambus jest duży. Tutaj damy jakiegoś dużego kaktusa, może być ten. Nie? Tutaj możemy dać to. To jest, a nie. Damy to. Tak. A tutaj jest taka malutka. Możemy dać te kostki. Nawet w sumie może byśmy dali tutaj dali to. To będzie płaskie. A tutaj możemy dać tego bambusa. No taki troszkę mały tu ten bambus, nie? Ale... Ale tak nam to wyszło. Widzicie? Całkiem... Właściwie mi tu fruwa nad głową. Całkiem inaczej to wygląda na te nowe niż na te... Stare, tutaj zmienimy nawet na przykład bambusa. Patrzcie. Bambus taki trochę kanciaty, ale te kaktusy, patrzcie.
No zarąbiście to wygląda. Tutaj do drewnianej, może ten drewniany bardziej. Widzicie? No zarąbiście, no. Eleganckie, jakieś do dekoracji czy coś. Nie wiem, czy to można... O, można normalnie. Więc pustynię... Czujecie coś? Ja będę budował taką pustynię kaktusami. Taki różny park. Patrzcie, kaktusy. No teraz stawiam akurat na ten. Na śnieżnym, no ale co tam poradzić na to? Patrzcie, tu jakaś dżungla z bambusami. Można spiętrować te bambusy? Można spiętrować, patrzcie. Szkoda, że nie można ich dać... Nie można ich dać tak, wiecie... blisko siebie, że nie można zrobić ściany z nich na przykład, nie? Takie bambusowe ściany, bo tak to można przejść przez nich? Można przejść przez nich. No i aby taką ścianę szło zrobić. Dobra, roślinki wam przedstawiłem. Jak roślinki wyglądają? Będziemy je posprzątać trochę. Żebyśmy ich tu nastawiali. Roślinki, doniczki wam przedstawiłem. To jest to głównie ta nowa rzecz. Która nam tak elegancko doszła. To jest tak główny chyba... nie wiem. Główna rzecz aktualizacji. O! Te roślinki, nie? Farmerowanie. Właśnie tego brakowało, że mało roślinek, mało uprawiania, tylko tam cztery pola. Teraz tak. Doszło nam coś takiego. Jak się to nazywa? Ktoś wie, jak się to nazywa? O! Mamy coś takiego i mamy z oryginalnego coś takiego, nie? Powiedzieć, czym to się różni? Co to się różni tylko grubością? Niczym się to nie różni, ani kształtem, ani niczym. Tak. Ten jest normalny. Włączanie, wyłączanie. A ten... ponoć... ponoć jest z możliwością... z możliwością... podłączania. Nie wiem jak dokładnie, jak, gdzie, czym... tu doszło na pewno dużo różnych rzeczy. Nie wiem, jak wam to opisać teraz, jak wam to opowiedzieć. Generator to też nie. Coś kiedyś było. To jest nowe. Ta skrzynkę mam, to mam. Właśnie kilka rzeczy takich nowych, co tu podchodziło. Nie, czekajcie, ja sobie to wezmę to. Dobra, założymy to. Sam nie wiem, jak to ma działać. Po podłączeniu, patrzcie. I tu jest chyba regulacja, jak się nie mylę, miało chyba być zasięgu. Widzicie? Zasięgu, że nie będzie nam to świecić 15 tysięcy milionów kilometrów przez mapę, tylko ustawimy sobie zasięg w tyle i ma tyle świecić. I tyle świeci. Widzicie? Tu jest właśnie fajna rzecz. No. 10 kostek, o, i musimy sobie teren wyrównać, oznaczamy sobie 10 kostek i wiemy, ile to jest 10 kostek, nie? Coś takiego. Tamte chyba też można podłączyć, ale ten też można podłączyć, tak? Jeszcze coś jest, tylko już nie wiem teraz, jak to
Wydaje mi się, że można tego zmieniać kolory, ale nie. Teraz nie wiem jak. Nie doszłam do tego, więc na razie zostawmy to. Jest coś takiego. Takie teleporty. Je się podłącza jakoś pod numerki. This portal CD na przykład. Można jakoś pod numerki losować, czy jakoś pod mechanizm, że one się będą automatycznie, będzie takie automatyczne teleportacje, że nie wpisujemy tutaj nic, tylko na przykład ten przełącznik, to tam się kilka numerków wpisywało, tak? Wpisujemy tutaj mechanizm, na przykład, nie wiem, o, na przykład dajemy klawiaturę. Powiem wam, to może nie pasować, bo ja tak tylko... Obstawiam, że to może tak działać, ale nie jestem do końca pewny. Widzicie, tak jednak nie, bo to nie można tego podłączyć. Jakoś inaczej to się podłącza. Na pewno, czekajcie. Może jak tutaj damy jedynkę. Nie, na początek łatwiejszy sposób. Łatwiejszy sposób jest postawienie jednego, postawienie drugiego. Tutaj damy wam kwiatki, żebyście widzieli, że to jest ten inny. Wchodzimy w ten i teleportuje nas tu, gdzie jest ten drugi. Wchodzimy z powrotem i jesteśmy tutaj. Jak postawimy jeszcze jeden? Tak? On nas teleportuje do... do pierwszego. Jak postawimy jeszcze jeden, to do pierwszego, ten, do pierwszego. No i tak, takie, nie wiem, takie dziwne. Na dwa to wiem, że działa fajnie, ale zobaczymy takie coś. Teraz tutaj damy na przykład, damy tutaj jedynkę. Tutaj damy jedynkę. Tutaj damy dwójkę. Tutaj damy zero. Albo nic. I teraz nigdzie nie przenosi, bo nic nie ma. Teleport do jedynki. Dziś portal. Damy dwójkę. I tu by musiała być. To by musiała być dwójka, tak? No nie, widzicie, tak to nie działa. Zobaczymy, tak? Nie wiem, ja to teraz tak testuję. O. Teraz chyba działa. Tak, teraz nie. Ja, działa, widzicie? Na numerkach się przenosi fajnie. Nie trzeba nic wpisywać, tylko numerkami dajecie. Żadnych ustawiać, żadnych tam pierdółek takich ustawiania, żeby jakieś obrazki czy coś, tylko numerkami. To idzie, jakoś idzie to pewnie pod maszynę podłączyć wszystko. Ale nie mam pojęcia. Czekajcie, tego może nie widzicie, bo jest za jasno. O, jest taka skrzynia, widzicie? Nie wiem, czy to jest po prostu jeszcze błąd w grafice, czy ta skrzynia po prostu jest taka niewidoczna. Wydaje mi się, że to może być błąd w grafice, że ta skrzynia powinna tak wyglądać jak tutaj, takim efektem. Otwieramy ją, mamy skrzynię. Widzicie, teraz nie można zabrać, bo są itemki. Każdy podchodzi, może ją otworzyć. Tak jak w magazynach macie, że ktoś podejdzie, wam wybierze itemki, tak? Musicie zablokować. Tu macie takie coś.
Cyk. Cyk. Wyłączacie. No problemem jest to, że skrzynia zgasła, tak? Możliwe, że to tak ma być, po prostu nie widać, ktoś wejdzie. No tylko jest ściana, o jest ściana. O, wejdzie do magazynu. O, on ma pusto w magazynie, nic nie ma, nie? A skrzynia jest zamknięta, nie ma skrzyni, widzicie? Elegancko, nie ma skrzyni, nie ma magazyn zamknięty, nie? Dobre, nie? Teraz otwieramy i pojawia się skrzynia, możemy wziąć itemki. Skrzynię schować. No, zarąbista skrzynia, fajna, tylko szkoda, że nie ma grafiki. Może ta grafika się pojawi, może nie. Co tu jeszcze? Jeszcze jest parę tych nowych rzeczy, ale... Tak bym powiedział, one mi stąd jakoś poznikały. No nie widzę ich, dobra. Próbujemy ich znaleźć tak. Po prostu pojedziemy z góry do dołu. I może się nam wyświetlą. To wtedy wam je pokażę. Na pewno jeszcze o jednej rzeczy wiem, że tu jest. Inwertor sensor. Teraz się zastanawiam, czy to jest ten sam, czy to jest nowy jakiś. O, to jest nowy sensor. Dobra, jedziemy dalej. Na pewno przeoczę parę rzeczy, bo nie wszystkie pamiętam. Wiecie, nie wszystkie pamiętam, które tam były wypisane. Na pewno jeszcze... Crafting table, tak. I dobra, no na szybko wam powiem tyle, no nie pamiętam więcej rzeczy. Nie wiem, co to w ogóle jest, to widziałem pierwszy raz. Aha, tu szerokość, tu ten. Tu może... Można wiadomość. Ale nie wiem, co to daje. Co to może... Dlaczego to może być? Nie mam pojęcia. Aha, może pod... Pod teleport, żeby się coś, nie wiem. Naprawdę nie wiem, nie powiem. Nie jestem dobry w tych maszynach. Tu wam mogę powiedzieć, że jest coś takiego. Stawiacie sobie, nie klikacie sobie, czekajcie, bo mam kreatywny tryb. Kreatywny tryb. Czekajcie, tu się zmienia tryb. Jak ktoś pytał, escape i tutaj macie, jeżeli macie swój serwer, tutaj zmieniacie. Choć to świeci na tako, to klikacie. Normalnie dajecie tak, crafting i szukacie sobie wszystkich pierdółek, jakie tam potrzebujecie. A tutaj macie tak, wchodzicie tutaj w tą maszynę i zaraz się wam wyświetla, co chcecie wycraftować, co możecie zrobić. Tak, i craftujecie. Po prostu maszyna wam włącza menu craftingu, że nie musicie szukać, tylko po prostu obracacie się na maszynę. I wam craftuje, tak? W trybie kreatywnym, nie wiem, błąd, niedorobienie, albo nie działa. Nie mam pojęcia. Podchodzicie, macie wszystkie receptury odblokowane, tak? Ale jeśli coś chcecie wykraftować, nic nie działa. Nie działa kraftowanie, nie wiem. Po prostu może nie działa w trybie kreatywnym. Albo nie jest, widzicie, tu nawet zniknął crafting, nie ma tutaj tego napisu. Albo jest jeszcze niedorobione, nawet jak sobie zrobię miejsce tutaj. Można sobie namierzyć, można coś. Nie działa. Nie wiem, może...
Może to trzeba jakoś z narzędziami połączyć. Może coś, nie wiem. No, nie powiem. Jest taki, takie przedmiot jest, więc wam go pokazuję, ale jak on działa, nie wiem, czy które są z tej aktualizacji, które są z poprzedniej. Jest memory gate, kontener jakiś, konter, nie wiem co to jest. Też tak to wygląda, tak to wygląda. I na numer random coś tam, coś tam. No, kaleczę nazwy, bo wiecie, z angielskiego u mnie była. Nie powiem wam co to działa, nie mam pojęcia. Sam będę się uczył, sam będę testował, jeżeli coś się mi uda wymyślić. Albo jak tu zmienić ten kolor. To wam to napiszę. To wam taki poradniczek zrobię. Tutaj. Dodatkowo, jeszcze bym zapomniał, macie coś takiego. Tak, o. Jedzonko, takie jedzonko, takie jedzonko. Takie jedzonko i takie jedzonko. Możecie z tego zrobić jedzonko oraz tu jest taka zupka, tu jest takie coś, tu jest takie ciasto. Chyba trzy nowe rzeczy, jak się nie mylę. Jedzonko, kanapka i ciasto. Jeszcze chlebek by mógł być, nie? Czekajcie, może jest gdzieś chlebek? Jakbyśmy go przeoczyli. Tu jest chyba nowy chlebek, nowa kanapka. Jak się nie mylę. I tego tyle jest, że ja już sam nie wiem, co jest nowe, a co nie. To jest chyba stara zupka. To też. No to chyba tutaj, ale jest coś nowego. Widzicie, jest coś nowego. Co jeszcze ta aktualizacja dała? Dała. Czekajcie, ja to wszystko stąd pozbieram, żeby sobie tu nie śmiecić. Dała, jak się nie mylę, 4 zwierzątka. Motylka. W sumie nie zwierzątka. Takie animacje. Zwierzątko to jest to, tak? Można go złapać, można oswoić, można go... można go utrzaskać, tak? To jest zwierzątko. Ale dodali 4 animacje. Animacje pokazujące zwierzątka na przykład, nie? Typu motylek, pszczoły, ćma i coś tam jeszcze, nie wiem właśnie czy to zna, o, tu jest motylek. Tu jest motylek, animacja, widzicie? Czekajcie, by się poklikało. Ten miecz zmienimy. Animacja motylka, widzicie? Motylek fruwa. Nie można z tym nic zrobić sobie po prostu. Jeszcze może trochę niedorobiony, bo wlatuje fest w bloczki wlatuje. Tak, fest w bloczki wlatuje. Powiem wam tak, inne ciężko trochę znaleźć, niż znajdę tam inne te zwierzątka. Po prostu jak się mi uda znaleźć, to wam dogram inne. Nie udało mi się wszystkich 4 znaleźć. No, nie wiem, czy to jest... to jest po prostu pokazane ten nocny coś, że to w nocy lata? Chodzi o to, o opis, że to w nocy lata, czy o to, że jest to jakieś nocne zwierzątko, czy coś, nie? Teraz właśnie nie wiem. No, motylki najłatwiej znaleźć. No... te pszczółki, no to trzeba przy miodzie stanąć, więc one się pojawiają po chwili. Jeżeli stoimy przy miodzie jakimś. No, motylki widzicie, wszędzie latają. Przy kwiatkach, przy takich różnych rzeczach.
Dobra, to wam dogram filmiki z tych innych zwierzątek, które mi się uda znaleźć. No i co? I co myślicie o tej aktualizacji? Mi się bardzo podoba ogólnie. Muszę opatentować te inne rzeczy. Bardzo fajne są te roślinki, te dosadzenia. Starałem się wam powiedzieć, pokazać wszystko, co mi się udało dowiedzieć. Wiadomo, może jeszcze nie wszystko pokazałem, powiedziałem, ale wiecie, to się zawsze ktoś może dograć. Też na pewno więcej innych filmików wyjdzie o tej aktualizacji. Ja tyle zauważyłem, tyle się dowiedziałem. No i tak, łapki w górę, komentarze mile widziane. Wiem, że lubicie Creativersa, więc ja też dla was nagrywam, żebyście wszystko wiedzieli o tej grze. No i subskrypcja i do zobaczenia. Cześć wam!